Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na recenzję dysku SSD. Jest to dokładnie Kingston HyperX 3K 120 GB. Na początek zerkniemy sobie na opakowanie i ciekawsze na nim zawarte rzeczy, a później zrobimy sobie taki mini unboxing. Na samym końcu przetestuję dysk w trzech najbardziej popularnych benchmarkach, także zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Najważniejsze informacje, jakie wyczytamy na opakowaniu, będzie to szybkość odczytu, jak i również zapisu. Odczyt jest to 555 MB na sekundę i zapis 510. Jest to bazowane na benchmarku Atto. W innych benchmarkach podejrzewam, że będą troszkę inne wyniki, ale o tym się przekonamy. Kontroler jest to SandForce, nie przez wszystkich lubiany, natomiast pamiętajcie, że to już nie są te same kontrolery i są one poprawione. Oraz 3 lata gwarancji od Kingstona. To jeżeli chodzi o ważniejsze rzeczy. Teraz przejdźmy do mini unboxingu i zobaczymy, co mamy w środku opakowania. Instrukcja obsługi, która może się przydać, natomiast instalacja dysku SSD, umówmy się, naprawdę jest bardzo prosta. Każdy sobie z tym powinien poradzić bez problemu. Naklejka na obudowę Powered by Kingston HyperX. Sam dysk, ale o tym będziemy mówili za chwilkę. Zapakowany, zobaczcie, jest w grubą gąbkę, tak aby zabezpieczyć go podczas transportu. Na spodzie przejściówka 3,5 cala do montażu dysku SSD w obudowie, jeżeli takich miejsc nie posiadacie. Jak również śrubki do przykręcenia samej podstawki i dysku. Niebieski ładny kolor z logo HyperX. I nasz główny bohater, czyli dysk utrzymany w kolorystyce szaro-czarnej. Nic nadzwyczajnego, wygląda dokładnie jak każdy inny dysk. Złącze SATA oczywiście na dane i na zasilanie. Także teraz zapraszam Was na testy. Dysk jest już podłączony, natomiast jeszcze jest niewidoczny w systemie. Za chwilkę go sformatujemy. Podłączyłem go oczywiście pod wejście SATA 3 na kontrolerze intelowskim, także tutaj też warto to zaznaczyć. Przechodzimy do zarządzania dyskami. Zobaczmy, tutaj jest on niesformatowany jeszcze. New Simple Volume. 111 GB. OK. I formatujemy. Za chwilkę powinien być dostępny. Już jest dostępny. Także teraz przejdziemy do mój komputer. Zobaczmy. Nasz dysk jest zainstalowany. Teraz przejdziemy już do testów. Będę testował benchmarkami AES SSD, Crystal Disk, jak i również Atto. Testy są ukończone. Jak mówiłem wcześniej, są to wyniki z trzech benchmarków AES SSD, Crystal Disk i Atto. Dlaczego akurat tutaj AES SSD i Crystal Disk? Ponieważ one tak naprawdę bardzo podobny sposób mierzą wydajność dysków. Dlatego, że z tego co słyszałem, AES SSD nie bardzo lubi właśnie kontrolery SandForce'a. Dlatego będziemy mieli małe porównanie między dwoma tymi benchmarkami. Weźmiemy pod uwagę również sekwencyjny odczyt i zapis, jak i również teści 4K i te będą umieszczone za chwilkę w wykresach. Będzie porównanie do innych dysków, na przykład Corsara GS, jak i również Intela z serii 520. Także będzie tutaj odniesienie do innych dysków, również jeżeli chodzi o wydajność. Zwróćmy uwagę teraz na pierwszy teścik AES SSD. Sekwencyjny odczyt 446 MB na sekundę i zapis 239,97, czyli prawie 240 MB na sekundę. Teścik 4K 1968 MB na sekundę i zapis 85,6. Dalej, teraz porównajmy to z Crystal Disk markiem wersji 3.0. Sekwencyjny odczyt 443, czy delikatnie niżej jak w przypadku AES SSD i wyższy zapis 254 versus 240. Teścik 4K 24 prawie że megabajty na sekundę odczyt w porównaniu do 1968 w teście AES SSD i zapis 96,3 versus 85,6 MB na sekundę. I ostatni teścik jest to Atto. Tak naprawdę tutaj według tego wyniku producent podaje dane na opakowaniu, czyli tutaj w specyfikacji dysku, jaka jest szybkość sekwencyjna zapisu i odczytu. Sporo producentów się tutaj kieruje tymi benchmarkami, bo najlepiej one wypadają. Zwróćmy uwagę teraz tutaj na próbkę 4096, czyli tą przedostatnią. Zapis mamy 526 MB na sekundę, czyli wyżej niż podaje producent, bo pamiętacie, że na opakowaniu było napisane 510 i odczyt 555, czyli dokładnie to samo, co było podane w specyfikacji dysku, czyli tutaj wszystko się zgadza. Delikatnie, jak mówię, wyższy jest tutaj zapis w porównaniu do tego, co podaje producent na opakowaniu. Teraz zapraszam Was już na wykresy. Jak mówię, podam tutaj kilka wartości na wykresach w porównaniu do dwóch innych dysków, a na sam koniec będzie kilka słów mojego podsumowania.
krótkie podsumowanie. Ja nie będę omawiał tutaj wszystkich wyników, bo nie o to chodzi. Wszystko ładnie możecie zobaczyć sobie na wykresach. Powiem tylko kilka istotnych rzeczy. Przede wszystkim wszystkie dyski użyte w tej recenzji były oparte o SandForce'a. Corsair Intel jest to SandForce 2200, a Kingston 2281. Także macie ładne porównanie. Jeżeli chodzi o wydajność, tak naprawdę jest bardzo wyrównana, także nie mamy tutaj jednoznacznego zwycięzcy. Bardzo podobne wyniki osiągaliśmy, jedynie co to widać było zdecydowanie w teście 4K, iż Kingston w zapisie, w teście zapisu wygrywa zdecydowanie, tutaj wychodzi na prowadzenie. Także moim zdaniem to jest naprawdę bardzo fajna propozycja, biorąc pod uwagę to, że jest to najtańszy dysk z tej całej trójki. Najtaniej możecie go kupić, bo już poniżej 300 zł. Także naprawdę robi to z niego bardzo fajną propozycję. Ja wiem, że jest wielu osób, które są przeciwnikami SandForce'a, natomiast powiem wam szczerze, te kontrolery nie są tymi samymi, które były na samym początku, nie ma z nimi wielkich problemów. Ja używam na przykład wszystkich dysków, które są tutaj, dokładnie chodzi o Intela i Corsaira, które widzieliście w tej recenzji, przez długi czas i naprawdę nic z nimi się nie dzieje, jestem bardzo zadowolony. Także tutaj Kingston naprawdę wychodzi na prowadzenie pod względem cena a wydajność. Zdecydowanie mogę ten dysk wam polecić. Także na dzisiejszy film to jest wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do kolejnego razu.